Cześć, z tej strony Michał. Dzisiaj przygotujemy jedną z moich ulubionych przekąsek. Zresztą kto ogląda Instastory zna się dobrze, wie, że bardzo często sobie robimy wieczorem popcorn do filmu. Ja jestem akurat takim popcornowym ortodoksem. Zazwyczaj jem popcorn sam, bez żadnych dodatków, jednak dzisiaj przygotujemy w wersję serową, ponieważ wiem, że wiele z Was lubi taki popcorn. Zamiast sera użyjemy oczywiście płatków drożdżowych. One nam zapewnią taki mocny, serowy aromat. Tutaj mamy jedną trzecią, znaczy tu mamy pół szklanki popcornu, jedną trzecią szklanki płatków drożdżowych z dodatkiem takiej łyżki soli himalajskiej i to wszystko sobie usmażymy na oleju kokosowym. Zobaczcie, jak przygotować tą prostą, smaczną przekąskę. Do przygotowania serowego popcornu użyjcie największego garnka, jaki macie w domu. Ułatwi nam to potem dodanie płatków drożdżowych. Nie będzie trzeba mieszać ich w dodatkowym pojemniku. Zaoszczędzimy na sprzątaniu. Ja tutaj dodałem dwie łyżki takie duże oleju kokosowego. Tutaj mamy taki trik. Wrzucamy sobie dosłownie 3-4 ziarenka i czekamy, aż nam się olej nagrzeje. Jakby ziarenka nam wybuchną, tak, to wtedy dodamy resztę popcornu. Ok, ziarenka nam strzelają, wrzucamy resztę popcornu, zmniejszamy ogień delikatnie i czekamy, aż nam wszystkie wybuchną. Po chwili warto jeszcze delikatnie cząsnąć garnkiem, żeby jednak nie wszystko nam się przypaliło na dole. Za chwilę będzie gotowy popcorn. Ok, parę minut później nam się już praktycznie wszystkie ziarenka zrobiły. Jak usłyszycie, że takie, jeszcze chwilkę, ale jak będzie coraz rzadziej, będą tak pyk, pyk. To znaczy, że już jest popcorn prawie gotowy. Tutaj mamy, tak jak wspomniałem wcześniej, 1/3 szklanki płatków drożdżowych. Wrzucamy je sobie do środka. Jak widzicie, przygotowanie popcornu trwało maksymalnie 5 minut. Jest to bardzo szybka i prosta przekąska, przy okazji bardzo smaczna. Tutaj mamy taką dużą miseczkę, przygotowaliśmy dla całej rodzinki do filmu. Zamiast chipsów super alternatywa. Ja lubię wersję klasyczną, ale serowa jest też bardzo dobra. Spróbujcie jedną albo drugą. A jeżeli filmik Wam się podobał, pamiętajcie łapce w górę, wtedy zobaczcie kolejne nasze filmiki w proponowanych. A nagrywamy teraz 2 razy w tygodniu, w każdy poniedziałek i środę nowy film na kanale. Także warto subskrybować, aby być na bieżąco. I widzimy się w kolejnym odcinku. Już w środę. Do zobaczenia. Dzięki, że oglądaliście. Cześć.